Jeżeli niemowlak mały zagorączkuje, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to starać się zbić gorączkę. W jaki sposób możemy to osiągnąć? Mamy dostępne dwa rodzaje leków, to jest paracetamol i ibuprofen. Mogą one być w postaci syropów bądź czopków. Istotną rzeczą, którą należy pamiętać, jest to, żeby odstęp między jedną a drugą dawką paracetamolu był 4 godziny i między jedną a drugą dawką ibuprofenu 6 godzin. To, które lekarstwo wybierzemy dla naszego dziecka, zależy od naszego dziecka. To, które po prostu jest skuteczniejsze. Możemy też stosować raz jedno, raz drugie. Kiedy należy udać się do lekarza? Wszystko zależy od tego, jak wysoko rośnie gorączka. Jeśli to jest im młodsze dziecko, tym szybciej się udajemy do lekarza. Im wyższa gorączka, tym krócej czekamy i szybciej idziemy do lekarza. Czyli jeśli zagorączkuje 3-miesięczny niemowlak, idziemy do lekarza właściwie natychmiast. Jeśli to jest 11-miesięczne niemowlę, możemy czekać nawet dobę. Jeżeli jest to gorączka 40 stopni, idziemy natychmiast. Jeżeli jest to 38 i parę kresek, możemy poczekać dzień, kilka godzin. Jeśli to zwykłe przeziębienie i jest to kolejne przeziębienie udanego dziecka i rodzic już wie, jak robić, jakie leki podawać i jest to rzeczywiście tylko gorączka, katar, niewielka gorączka, katar, kaszel, może zastosować te metody, które zna z wcześniejszych wizyt u swojego pediatry. Natomiast jeśli to jest młodsze dziecko, małe niemowlę, kilkumiesięczne, na pewno nie należy leczyć samemu. Wtedy należy podejść do swojego pediatry właściwie od razu. Najczęstsze, jeśli chodzi o infekcje dróg oddechowych, te najbardziej popularne, z którymi zgłaszają się mamy do lekarza, to są najczęściej infekcje wirusowe. W określonym wieku to jest nawet 90% infekcji. Czyli tak naprawdę na 10 dzieci, które wchodzą do lekarza z katarem i kaszlem, 9 wychodzi z lekami objawowymi, a tylko 1 na 10 wychodzi z antybiotykiem.